moi drodzy, witajcie znowu w filmie. Słuchajcie, na szybciutko odświeżam włosy, bo jedziemy na lotnisko. Cieszę się strasznie, słuchajcie, przylatują moi rodzice i to na bardzo długo, bo będziemy razem prawie 2 tygodnie. Także naprawdę bardzo się cieszę. Pogoda jest po prostu paskudna dzisiaj. Powiem wam, mam taki natłok myśli. Dzisiaj oczywiście, wiecie, milion rzeczy było do zrobienia. Na szczęście udało mi się wszystko zrobić. Jeszcze nawet wcisnęłam taki szybki, ale taki intensywny 20-minutowy trening w domu. I właśnie wzięłam prysznic, bo już byłam gotowa, ale stwierdziłam, dobra, mam te pół godziny. Także szybciutko prysznic, bo opóźnił mi się lot o 2 godziny, także oni też czekali. Ale to dobrze, bo ja musiałam więcej rzeczy, mogłam więcej rzeczy zrobić. Wzięłam prysznic i właśnie włosy mi się tak powykręcałam, się sobie na szybko je odświeżę. Przywitam się tutaj z wami, powiem co i jak. Słuchajcie, chyba sobie zrujnowałam dzisiaj, mam taki pokrowiec na, nie pokrowiec, na żółte na łóżko, taką ogromną, pikowaną i no nie ukrywam, że nie przykrywam nią codziennie łóżka, bo jakiś czas temu było tak, że rzeczywiście przykrywaliśmy, to potem na noc zdejmowaliśmy, ona taka ogromna i kładłam to na podłodze, tam nie mam na czym i kot na tym spał. No i po prostu jakoś, wiecie, jak to kot, nie? To raz kot, to raz pies i dzisiaj ją wyjęłam, chciałam ładnie zaścielić łóżko i okazało się, że jest brudna. Po prostu, no gdzieś tam się przybrudziła. Chciałam ją odświeżyć, ale ona jest tak ogromna, że ona mieści się do pralki tak na styk. No i co za tym idzie, to, że się po prostu nie wypierze, no bez sensu. Dziś muszę znaleźć taką chyba pralnię, nie korzystałam z tego nigdy, ale chyba taką pralnię, oni mają takie wielkie bębny i właśnie myślałam, żeby sobie kołdrę odświeżyć i będę musiała też tą właśnie narzutę tak zrobić. Ale słuchajcie, no wrzuciłam i myślałam, że chociaż coś, po pierwsze nie sprało się, a po drugie zrobiły się takie białe plamy, nie wiem od czego to, nie wrzucałam żadnego wanisza, ani nic takiego, a tak wygląda właśnie jakby się, jakby normalnie taka plama po wybielaczu. I tak sobie myślałam, matko, czy jak ja to upiorę, to czy to jednak zajdzie, może jakiś proszek, a to nie wygląda jak proszek, naprawdę to wygląda jak było rozjaśnione, także szkoda, puszko nie będzie przykryte, no ale... Także to, co jeszcze chciałam powiedzieć, że słuchajcie... Ja chciałabym te dni spędzić jak najbardziej, wiecie, wczuwając się w to, w ten moment, po prostu wycisnąć, bo ostatnio życie nam podsuwa same cytryny, a jak to się mówi, jak ci życie daje cytrynę, to wyciśnij z niej lemoniadę. Także ja mam zamiar po prostu wyciskać z tego czasu najwięcej jak się da, ale to będzie długo, tak, więc mimo wszystko myślę, że nagramy jakieś tam filmy. Jurek nadal gada przez telefon. I w tym filmie tak myślałam, że wam pokażę te wszystkie łupy, to co przywiozą rodzice, bo tak śmiesznie, ale to jest takie bardzo fajne, bo jedna ciocia coś tam podała, wiecie, swoje pomidorki, druga ciocia podała swoje ogóreczki, także to jest takie fajne. No i oczywiście coś tam pozamawiałam, jedna paczka nie przyszła, ale to moja wina, moja, jakoś tak sobie wyobraziłam, zamówiłam paczkę z... Tam 3 kremy były, trzy, jeden dla Jurka, jeden na jeden taki specjalistyczny i jeden dla mnie. No i oczywiście przyszły teraz, dosłownie pół godziny temu, a rodzice już są w samolocie. Także to mi siostra odbierze i kiedyś tam sobie ją odbiorę. Jakoś sobie uzurałam, że oni, wiecie, skoro to z apteki, to że oni to wyślą jeszcze tego samego dnia. Nie wiem, no, a to generalnie zajęło 3 dni, a nie tak jak ja myślałam, że będzie na następny dzień. No, moja wina. Mogłam to zrobić wcześniej, ale, ale to nic. No ale oczywiście coś tam sobie pozamawiałam. Oczywiście w Rossmanie to rozbój był, bo weszły nowości z firmy AA. A jak wiecie, ja AA absolutnie uwielbiam te wszystkie. Ten korektor Gentle Nude jest po prostu niesamowity. No i weszły nowości. Właśnie pomyślałam, że wam to wszystko pokażę. Jakieś tam ubrania też mam, takie rzeczy, firanki. Także jak oni przyjadą i przywieziemy ich do domu, to myślę, że może jeszcze dzisiaj dogram to. No, także tak, ja się bardzo cieszę. Fantastycznie, naprawdę. Także tak, już teraz wychodzimy, uciekamy, jedziemy. Tutaj mamy zawiniątko, świeże jagodzianeczki. Zrobiłam takie malutkie, bo te malutkie bardziej mi smakują. Jakoś tak przyjemniej to złapać i zjeść sobie tak po prostu. O, tutaj widać. Pyszne jagodzianeczki. Nie robiłam żadnego lukru, bo to też...
Tak, wystarczy. One są naprawdę takie idealnie dosłodzone, także już im więcej lukru nie trzeba. I zrobiłam jeszcze ogórki, słuchajcie. Mam ogórki mało solne, wczoraj je wstawiłam i ostatnio jak je zalałam wrzątkiem, to one już na drugi dzień były dobre i też takie wyglądają, zobaczymy. One są właśnie pokrojone takie, nie do końca. Mało solne to są. Ten powinnam go jeszcze tam docisnąć, bo widzę, że nie zmienił koloru. Także to będziemy mieli. Mam żurek, mam spaghetti, mam po prostu lodówka pęka, bo kupiłam wszystko, żebyśmy nie musieli marnować czasu na jeżdżenie po sklepach. Także tak się przygotowałam. Może im wezmę teraz? Wezmę, tak. Słuchajcie, coś wam jeszcze pokażę, bo... Jest jeszcze za wcześnie, także wiecie, tak błądzimy. Ale podjechaliśmy do Azdy i kupiłam płyn do spryskiwaczy i słuchajcie, kupiłam ten zapach. Pokazywałam wam go jakiś czas temu, wtedy go kupiliśmy jakby w komplecie. Ojej, co tam takie wypaluchowane? Jakby w komplecie ze świeczką. To świeczki nie kupiłam, bo tamto kupiliśmy taką małą, ale latem my nie palimy świeczek, szczerze, bo jakoś tak, nie wiem, świeczki to z takim okresem, gdzie są te długie wieczory mi się kojarzą, a latem jakoś tak zapominamy o tym, więc tamtej jeszcze nawet nie wypaliliśmy. Więc wzięłam taki sam zapach, ten Midnight Peony. On jest po prostu przepiękny, czarny, takie czarne opakowanie. Nie dość, że bardzo ładnie, elegancko wygląda, to... On mi się kojarzy z tymi perfumami Opium, ale w takiej wersji delikatniejszej. No przepiękne, naprawdę. I bardzo intensywnie pachnie, naprawdę, bardzo intensywnie. One może jakoś takie, wiecie, na bardzo długo nie wystarczają, te zapachy z Aldi czy z Azdy, ale naprawdę, no zapach jest przepiękny. Także to wszystko wynagradza. I wzięłam jeszcze... Wzięłam dwa ręczniki, bo tylko dwa były takie. Już kiedyś je właśnie patrzyłam, ale jakoś tak oglądałam, ale jakoś darowałam im. Słuchajcie, wzięłam taki, niby ten większy. Bardzo ładny, bo mamy na górze jedną granatową łazienkę. Są granatowe ściany i białe dodatki. Ale z niego leci, trzeba go wyprać. I wzięłam taki mały właśnie do twarzy. Może nie do twarzy, ja raczej włosy po prostu zakręcam. Fajny jest, taki cienki, ale nie taki tandetny. Także naprawdę super powinien być. Wiecie ile on kosztował? Ten mały, bo nie wiem czy jakaś była podwójna przecena, czy przy kasie się okazało, że... Przy kasie się okazało, że ten mały kosztował 2,50, a ten duży kosztował 4. A myślałam, że jakoś tak ten mały miał kosztować 4, a ten duży 6. Także super. I wzięłam jeszcze taką matę właśnie do łazienki. Bo mam i granatowe ręczniki i mam, ale właśnie nie mam takiej maty. Ależ się zakurzyło. Takiej maty mam taką szarą, a jednak taką zobaczyłam. Delikatna. Troszkę tutaj takie grubsze są te jakby takie dodatkowe włoski. Za 5 funtów. Kurczę, naprawdę powiem wam, że bardzo ładna. Bardzo ładna. Także super. Położę sobie łazienki takie wysprzątane, nie? Także wszystko sobie dołożę. Najpierw wypiorę oczywiście. Także słuchajcie, w ogóle ile było rzeczy, bo w Aździe jest taki jakby dział z... Nie w każdej, ale w niektórych, w tych większych jest dział George. I tam są, już wam nieraz też pokazywałam, ciuszki dla dzieci, naprawdę dobrej jakości. Nie wiem, czy to widzicie, jak to lata, to jest po prostu wszystko, strasznie dużo tego. Ciuszki dla dzieci, dodatki do domu w takich fajnych cenach i naprawdę ładne. I dzisiaj było tak dużo ubrań dla kobiet, świetne. Spodnie mi się podobały, takie letnie, plażowe. I do tego było takie jakby poncho, taka narzutka tutaj na górę. Super, ale tutaj już nie chciałam tego mierzyć, bo już jednak nie chciałam przeginać z tym czasem. Także mamy te właśnie ręczniki i weszłam po worki na śmieci i po ten płyn do spryskiwaczy. Gorąco jest strasznie, muszę zdjąć tą marynarkę. No i jedziemy po rodziców. Dobra, jestem. Słuchajcie, mam tutaj wszystko. Dakota mi towarzyszy oczywiście. Dakota to jest mój cień. Ona dosłownie chodzi za mną krok w krok. Jest niesamowita. To jest wciąż ten sam dzień, moi drodzy, tylko założyłam koszulę. Po prostu, żeby sobie troszkę koloru dodać, ale już chyba mam aż lepsze kolory. Ale przed nami to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zakupy. Wszystko, co przywieźli rodzice tutaj.
Dużo tego wszystkiego, słuchajcie, zaraz to wam pokażę. Te wszystkie rzeczy są z Rossmana, jedna rzecz jest z Hebe. Jednej rzeczy nie ma, bo nie mogli, mama nie mogła nigdzie kupić, ja nie mogłam zamówić, bo było wyprzedane. No i tutaj mam jeszcze jakieś ubrania, a i firanki właśnie. Także tak, moi drodzy, my jesteśmy po spacerku, byliśmy z psem, zjedliśmy obiadek, jedliśmy śliweczki prosto z drzewka, także wiecie, fajnie, tak? I w ogóle, słuchajcie, przywieźli słońce, naprawdę przywieźli słońce. Nie tylko takie moje wewnętrzne, ale też zewnętrzne, jest normalnie w końcu, nie było chyba z 2 tygodnie co najmniej, albo i 3, w ogóle nie było słońca, a jest ciepło, pięknie, bardzo fajna pogoda, także no i właśnie jest słoneczko, pięknie, także idealnie. No i słuchajcie, pokażę wam, co tutaj mam i zaczniemy chyba od tych kosmetyków. Wyszły ostatnio nowości z firmy AA, tak właśnie patrzę, co tutaj mam, AA, o, prawie wszystko. Wszystko jest AA, słuchajcie, no zaszalałam tutaj. Dobra, zaczniemy od tego. Zobaczyłam to znowu u Magdy Pieczonki, bo to jest we współpracy z nią. Nie próbowałam jeszcze tego oczywiście, bo to dopiero, wiecie, świeżutkie, pachnące Rossmankiem. I mamy tak, trzy takie, to jest bronzer, róż w kremie i do tego jest rozświetlacz. I to wszystko jest, zobaczcie, z takim śmiesznym aplikatorem, z taką gąbeczką. Miałam kiedyś z tego, w sensie w takiej podobnej formie, w takiej samej formie, z Charlotte Tilbury. I pamiętam, że miałam bronzer. Ojejku, jaki ty jesteś. O, myślę, że to może być. Czy ty masz jakiś odcień? Nie, oni chyba nie mieli odcieni w tym, w sensie nie było do wyboru, tylko te po prostu trzy. Ale myślę, że będzie całkiem fajny, będzie pasował. Mam trochę ręce suche. Będzie pasował, wiecie, jak ktoś lubi i ciepłe, i chłodne, bo jest taki pomiędzy. Ale ładny. Ciekawe, jak to będzie. Zrobimy jakiś tam makijaż, nie? Tylko wiecie, dajcie mi się nagle na razie troszkę nacieszyć. Także mamy to, mamy róż. Właśnie, no, nie odkręciłam przecież. Kota, co ty robisz? Tu mam roletę spuszczoną i kot leży tak jakby za roletą, tylko jej łapki widać. O, on jest taki trochę błyszczący, ten róż. O, ciekawe, czy nie będzie za jasny. Tutaj jest. Więc nie widać, ale no, fajny. No, zobaczymy w każdym razie. Pamiętam, że właśnie od Charlotte miałam to i to się fajnie sprawdzało. Czyje tu łapy? Gdzie te łapy? Kociak. Kociak. Tak sobie leży. Pomaga mi tu. Kici, 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 kici. Taś, taś. Kici, kici. Bronzer taki w kamieniu. Były dwa, to jest soft bronze numer 01, był jeszcze ciemniejszy, ale on nie był dostępny na stronie, no, w tym po prostu naszym Rossmanie, także wziąłem ten, ale myślę, że on wcale nie będzie za jasny, bardzo ładny. Fajny, naprawdę taki ocieplający, ładny. Bardzo ładny, więc wzięłam bronzer. Chciałam jeszcze róż, ale słuchajcie, róż taki przepiękny, koralowy. W dodatku na promocję za 15 zł. Wcale się nie dziwię, że był wszędzie wyprzedany. Ani online, ani tam rodzice jeździli po kilku Rossmanach, nie było. Przepiękny odcień, sprawdźcie sobie, numer 03. Bo wszędzie była jedynka, dwójka, a nie było trójki. Także to wzięłam. Wzięłam oczywiście tusz też, bo tusz miałam i bardzo fajnie mi się sprawdzał, także mogę go otworzyć, będę go używać. Silikonowa szczoteczka, ten ma troszeczkę inną. Tamten był bardzo fajny. Precision. Taki. O. Dalej, mamy tak, mam dwa... To jest olejek, dwa olejki. O, to też oba są z AA. Serum Rosy Lips wyrównuje koloryt nawilża, kwas i olejek różany. I tutaj jest olejek różany, kwas hialuronowy wzmacniający kolor ust. Push up. Ale fajne, jakie ma ładne opakowania. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Aż mnie to ciekawi wszystko, wiecie. Normalnie jak dziecko w sklepie z zabawkami jestem. Och, jak ładnie pachnie. Jak kisiel. Dosłownie. No, jak taki kisiel, jakaś guma. O, ten jest z kolorkiem, a ten wcześniejszy jest przezroczysty. Ten jest z kolorem, a tutaj jest przezroczysty. Także to mamy. Dwa takie... serum? Dwa takie sera. Tak. Dobra. Dalej.
dwa błyszczyki. Nie, to jest też maska, ale dużo fajnych nowości, ale będziemy się miziać, słuchajcie, tymi wszystkimi rzeczami. To jest lip mask, taka maseczka, zobaczcie, do góry nogami wprawdzie. Wszystko Wam to oczywiście podlinkuję. Teraz w sierpniu są promocje na to. Och, przepięknie pachnie, ojejku, ale jak intensywnie. Jakąś gumą, taką owocowo-balonową, super. I tutaj mam błyszczyk w odcieniu 01 Light Nude. Też właśnie nie miałam do tej pory. Ojej, ale on nie jest taki transparentny, tu jest, tylko jest bardzo intensywny, no ciekawe. I już kończymy z kosmetykami. Słuchajcie, tak jak zapowiadałam, mam puder z AA i wzięłam ten właśnie Satin Glow, tam jeszcze był bananowy, ale stwierdziłam, rozprasza światło, zapewniając efekt soft focus, matuje i utrwala. Zobaczymy, jutro z chęcią go wypróbuję. Nie wzięłam też tamtego bananowego, bo stwierdziłam, że być może ten będzie za słaby. No to wiecie, stopniuję sobie, nie dawkuję sobie. To jest też chyba nowość właśnie z firmy AA, Yummy Skin. I to jest podkład mineralny, numer 03. Zobaczymy, to kosztowało chyba mniej niż 20 zł. Glow effect. No zobaczymy. Flawless skin look, także zobaczymy jaki odcień. Odcień myślę, że będzie w sam raz. Teraz jak jestem już, nie jestem aż tak opalona, to powinien być ok. Taki ciasteczkowy, taki bardzo kremowy. O, i taki kryjące to jest, takie kryjące to jest. Takie porządne. Tutaj mam. No i słuchajcie, Misza, ponieważ to, co też już Wam pokazywałam przy okazji ostatnich zakupów z Rossmana, miałam taką małą tą wersję, to jest kremu BB Misza i mam tutaj teraz pełną. Tutaj jest tego jakoś bardzo, nie, 50, a tak się wydaje, że tak bardzo dużo i to jeszcze jest z pompką. Ja mam numer 27, także to jest z SPF-em 42, także super. Tyle z kosmetyków, słuchajcie, wszystko z Rossmana, Misza tylko z Hebe. No i mamy jeszcze tutaj tak, mam firanki takie same, bo one mi się bardzo podobają, zobaczcie, bardzo fajny efekt, zawsze jak ktoś do mnie przychodzi, to każdy pyta, skąd mam te firanki. Przezroczyste, takie właśnie, wiecie, takie powiedzmy dające troszeczkę prywatności, wcale nie tak łatwo coś tam przez nie zobaczyć z zewnątrz, fajny, delikatny wzór. Taki bardzo naturalny, no nie są takie gładkie. O, ale chyba widać tutaj na dole. Coś takiego ładne, tylko że wzięłam je na innej taśmie tym razem. Mam nadzieję, że to będzie, że będzie wszystko dobrze z nimi. Zobaczymy. Bardzo ładnie obszyte tutaj na dole. Takim jakby wręcz z obciążeniem, ale nie czuję tutaj jakiegoś czegoś. Coś takie konkretne, tak? O to mi chodzi. Mam nadzieję, że to widać. Nie wiem. O tak. Także zobaczymy. O, właśnie. Coś takiego chciałam. O, to wygląda o wiele ładniej niż mam taką tą falkę. Ale piękne, super. To był dobry wybór. Wręcz myślałam, że nawet na trzy to się będzie składało, ale bardzo ładnie. Bo moim zdaniem takie wyglądają lepiej niż te, które mam takie fale, bo te fale zawsze są... Jedna bardziej się sfaluje, druga mniej, także super, że wzięłam inną taśmę. To jest z firmy, słuchajcie, Elena Firany. I to jest, to było szyte na zamówienie, ale tam też znajdziecie firany, zasłony, ja też zasłony od nich mam. Jakieś tam może miałam kiedyś tam problemy z nimi, ale tak summa summarum to jestem zadowolona z tych firanek i z tego wszystkiego. To uszycie trwało coś około, nie wiem, tygodnia, 10 dni, także tak całkiem okej, okay, także mogę powiedzieć póki co, że jest dobrze. No i jeszcze, słuchajcie, trzy ostatnie rzeczy. Oczywiście już dawno nie było żadnych sukienek z Le Colette, także mam, bo ostatnio zrobili, znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu zrobili promocję na minus 30% na wszystkie sukienki, także no jak mogłam je skorzystać i wzięłam tą, nie pamiętam jej nazwy, ale słuchajcie, ona ma piękne takie letnie, żywe kolory. I tutaj ma poduszki w ogóle wszyte. Materiał jest bardzo cieniutki, przezroczysty. Myślałam, że będzie troszeczkę... O, tutaj jest ten, chapka. Bardzo dobrze, że jest coś takiego. Super. Bo możecie z tego po prostu nie skorzystać, ale jak ktoś woli, to dobrze, że jest. Także bardzo ładna. Nagram Wam to, jak wygląda. To jest ta wersja night, bo jeszcze mieli jakby troszeczkę jaśniejsze kolory. Ale mi się ta podobała, taka żywsza. Także naprawdę fajna. Piękne. Ja lubię takie sukienki. Właśnie takie żywe wzory, kolory. Wow! Co za sukienka! Ale ekstra! Ona jest taka cieniu. Ona jest ultra cienka. Czy ona się nazywa Santana? Nie wiem.
też będzie podlinkowana, jeżeli jest dostępna, a jeżeli nie, to pamiętajcie, że one wracają. I słuchajcie, o jakie ona, tak z dwóch stron, ale piękna, jak mi się podoba, nie wiem, bardzo się dobrze w niej czuję, leciutka, mega zwiewna, piękna, o tu widać mój bałagan, bardzo zwiewna, piękna, słuchajcie, tutaj te poduszki dodają takiego, wiecie, kształtu, że tutaj jakby te szersze ramiona robią się szersze, do tego troszeczkę jest bufka, jedyna rzecz, to słuchajcie, to, że jest taki luźny rękaw i ten rękaw jest taki długi. I właśnie nie wiem, czy to mi się podoba. Tak w ten sposób, to ona taka jakby była za duża, nie? Ale wystarczy, że się to podwinie. O. I widzę, że on się całkiem dobrze trzyma. Na pewno można go też tak jakby zawinąć, więc wtedy na pewno. Ale tak i wtedy jak go właśnie zwinę, to się robi jakby taka właśnie bufeczka tutaj. Ale ładna, taka... Ona mi się kojarzy, wiecie, z czym? Z taką właśnie dorosłą kobietą. Z taką, no fajna, no jakoś tak dobrze mi się kojarzy. Piękny dekolt, tak jak mówiłam, ten dekolt jest bardzo głęboki, tutaj jest zapinany. Tutaj jest gumeczka, także nie musicie brać jakiegoś większego rozmiaru, tylko swój. Ona po prostu się troszeczkę naciągnie, ale bardzo mi się podoba to, że są takie fajne rozporki po dwóch stronach. Jest taka lekka i piękna, z taką dorosłą kobietą mi się kojarzy, no dosłownie, z taką, wiecie, taką świadomą. No i z latem. Śliczna, bardzo mi się podoba. Naprawdę. Fajna. Wzięłam tą, którą mierzyłam już, nie wiem, czy teraz Wam będę dogrywać, ale mierzyłam ją, jak byłam ostatnio i potem tak właśnie sapałam do niej, cmokałam i potem jak dodali te 30%, pomyślałam, idziesz. To jest sukienka Moss. Taka długa, obcisła. Ona jest, zobaczcie, no. To jest w ogóle one size. Nie? To, te 15 cm. Ale to jest tak gruby, fajny, jeszcze nie wiem, czy widziałam takiego rodzaju materiał lepszej jakości. Naprawdę super gruby, ale tak fajnie opina. To jest długa sukienka, bo ona chyba aż tam do połowy łydek mi sięgała, ale tak się w niej czuję jak w takiej drugiej skórze, naprawdę świetna. I one jeszcze były białe, ale wydaje mi się, że już się wyprzedały. Fajna nawet, żeby na to bluzę założyć. Ja lubię tak właśnie na obcisłą sukienkę i na to bluzę założyć. Szczególnie tą z firmy Vasala, albo mam też taką jeszcze starszą z Le Colette beżową. I też super ona wygląda. Także to mam, to i jeszcze jedna sukienka. Słuchajcie, tą firmę gdzieś zobaczyłam na kimś, nie znałam jej wcześniej. Ojejku, gumeczka tutaj jest, zobaczcie. Dodali jeszcze, ale słodki. Fajne są takie dodatki, bo to jest tak naprawdę z jakichś ścinków, z resztek zrobione, ale to takie, nie wiem, dla mnie to jakoś tak ma znaczenie. Zawsze to jest takie dla mnie taki dodatkowy plusik dla firmy, że tak przyjemniej, wiecie, wrócę, zajrzę, co tam jeszcze mają ciekawego. Super dodatek, naprawdę, bo to pewnie nie za wiele kosztuje zrobienie, a jednak wykorzystują te wszystkie ścinki. Super, ekstra, ogromny plus. Słuchajcie, sukienka tak pewnie nie wygląda, ale jest przepiękna. To jest firma White Flower. No, pokażę Wam to na sobie. Czerwona, ale ona jest taka czerwona, taka rudo-pomarańczowo-czerwona, ale też super kolory. Wzorzysta, kwiecista, letnia. Na gorące lato, które gdzieś tam może jest, u mnie go nie ma, ale może gdzieś tam kiedyś będzie. Także no super, naprawdę cieszę się z tych trzech nowych rzeczy, z nowych firanek, z nowych kosmetyków, no oczywiście z tych, którzy mi je przywieźli. Także super, będę miała gumeczkę nawet dodatkową. Bardzo sobie to cenię. Także cóż, będziemy kończyć chyba ten film, ale jestem pewna, że jeszcze coś z tego ich całego przyjazdu nagramy. Także dzisiaj już się żegnam i widzimy się w następnym filmie niedługo. Trzymajcie się, pa, pa!